Cześć, urlopu dzień drugi, czyli niedziela. Wczoraj była piękna pogoda, trochę pofociłem, trochę ponagrywałem, no a dzisiaj niestety sytuacja się zmieniła. Dzisiaj pogoda już wygląda trochę inaczej. Wyjdziemy na taras. No i dzisiaj wygląda to jakoś tak. Wiatr wieje. Na zatoce fale. Generalnie ciemno, pochmurno, ponuro. Ale zobaczymy. Może jednak uda się trochę połazić i coś zobaczyć. Ludzi generalnie mało. Wczoraj, ponieważ była ładna pogoda, to było dużo ludzi. A dzisiaj od rana widzieliśmy może 3, może 4 osoby. Teraz wiatr jakby się trochę uspokajał, ale przed chwilą na wodzie widać było grzywacze. No i to tak wyglądało na jakieś 4. 5, może nawet na pograniczu 5 a 6 w skali Beauforta na wodzie. A mimo to widziałem dzisiaj jednego żeglarza, który na desce z żaglem zasuwał i to zdrowo zasuwał. Według moich obliczeń ten surfer zasuwał z prędkością około 42 km na godzinę. No bo znam drogę, jaką pokonał wzdłuż molo, znam czas, no więc prosty rachunek i tak mi wyszło 42 km na godzinę.
Dzień od rana zapowiadał się bardzo paskudnie, ale jednak dało się trochę połazić. W ostatniej chwili, jak wróciliśmy do domu, jak zaczęło lać. Całe szczęście, że wróciliśmy, bo byśmy przemilkli do suchej nitki.